czy jadąc na wprost masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem, który skręca w lewo? Zobaczmy, jakie to będzie skrzyżowanie, jaka to będzie sytuacja. I tak sobie. Mamy linię warunkowego zatrzymania z postaci prostokątów, czyli to może być skrzyżowanie równorzędne i faktycznie nie widać, żeby tu były jakieś znaki. I teraz, zakładając, że jest to równorzędne, motocyklista skręcający w lewo ma obowiązek przepuścić pojazdy z naprzeciwka jadące na wprost i z naprzeciwka skręcających w prawo. Czyli ja się spodziewam, że to on mi ustąpi pierwszeństwo w tej sytuacji. Bo pytanie było, czy masz obowiązek? No nie, ja nie mam obowiązku. On powinien mnie przepuścić, mi ustąpić i on ma taki obowiązek.